Gekoplast jest spółką zajmującą się płytami komórkowymi i płytami pełnymi. To są wyroby z tworzyw sztucznych. Płyta komórkowa jest czymś w rodzaju tektury, tylko że z plastiku. Jest wyrobem, który używany jest jako substytut płyty tektury. To są nasze standardowe produkty, czyli płyta komórkowa, płyta pełna i wyroby z tych płyt. Naszą produkcję sprzedajemy w połowie na polskim rynku, w połowie na rynku europejskim, praktycznie do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Największym odbiorcą zagranicznym jest rynek niemiecki, gdzie lokujemy połowę naszej sprzedaży eksportowej, czyli 25% całej sprzedaży. To jest szeroka gama odbiorców w bardzo różnych branżach. Naszymi głównymi odbiorcami są producenci z branży motoryzacyjnej, z branży budowlanej, z branży farmaceutycznej, branży AGD, jak również drobni przetwórcy wykorzystujący te wyroby do dalszej obróbki. Uważam, że jesteśmy bezpieczni, mamy zdywersyfikowany portfel odbiorców, mamy zdywersyfikowany portfel klientów, mamy różnorodne produkty, mamy zdywersyfikowaną strukturę sprzedaży geograficzną, więc z tego punktu widzenia jesteśmy bezpieczni i nie widzimy ryzyk związanych z tym obszarem.